Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była kiedyś taka bajka The Jetson i w tej bajce otóż rodzice realizowali swoje zobowiązania zawodowe, naciskając guzik na ekranie, a dzieci przed tym ekranem uczyły się. Wygląda i brzmi znajomo, prawda? No właśnie. Marzec z poprzedniego roku sprawił, że staliśmy się uczestnikami właśnie tego typu aktywności. Czy tego chcieliśmy, czy może nieco mniej? Jak to dzisiaj wygląda? Czy ten świat, w którym żyjemy, jest rzeczywiście światem już cyfrowym, zdigitalizowanym, czy może to jedynie wykorzystujemy pewną część narzędzi? O tym w dzisiejszym programie Ekonomia po prostu. A kto dzisiaj moimi gośćmi? Znamienici goście. Mam wielką przyjemność powitać panią i panią licencję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, panią profesor Celinę Olszak. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam również przyjemność powitać dyrektora, tak trochę nie wiem jak powiedzieć dokładnie, bo z jednej strony firma Kyndryl, ale wiem, że pan dyrektor Jarosław Jackowiak to przede wszystkim związany od wielu lat z IBM-em, więc i trochę Kyndryl, i trochę IBM. Tak nie pomyliłem się, nie popełniłem. Bardzo dobrze pan to określił. Dziękuję. To jak to wygląda, szanowni państwo? Mamy świat, w którym chcąc, nie chcąc znaleźliśmy. Świat, w którym ta część pod tytułem cyfryzacja, digitalizacja z jakiegoś powodu stała się, nie wiem, czy to był dobry powód, ale stała się naszym uczestnictwem. Jak bardzo się zaangażowaliśmy w to zawodowo, społecznie? Pytam, czy zaangażowaliśmy się też dlatego, że chcieliśmy, czy też dlatego, że może nie mieliśmy wyboru? Pani rektor, pani profesor, jak to wygląda? Jak ten świat cyfrowy jest dzisiejszy? Czy my jesteśmy już w tym świecie? Czy my z niego jeszcze wyjdziemy? Mamy szansę? Rzeczywiście świat cyfrowy nas bardzo fascynuje. Fascynuje pojedyncze osoby, zwykłych ludzi, ale także myślę naukowców, badaczy, w tym badaczy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, który to uniwersytet reprezentuje. Na czym ta fascynacja polega? Fascynujemy się oczywiście technologiami, bo świat cyfrowy opiera się na technologiach, ale myślę, że głównie fascynujemy się dzisiaj pewnymi zjawiskami społecznymi, kulturowymi, które obserwujemy, które zachodzą w świecie cyfrowym. Powiedziałabym tak, najłatwiej jest osiągnąć ten stan dojrzałości w zakresie technologii, bo technologie się najprościej wdraża stosunkowo szybko. Dużo dłużej dochodzi się do uzyskania pewnego zadowolenia z rozwoju cyfrowego kapitału społecznego czy cyfrowych kompetencji. Czy to jest już tak, że to z nami zostanie? Pani profesor, czy to już jest taki moment, w którym, mówiąc trochę kolokwialnie, wsiąkliśmy i teraz nie możemy z tego wyjść? Czy da radę z tego jeszcze wrócić? Prowadzone są na Uniwersytecie Ekonomicznym badania, takie powtarzalne, mówiące o stanie gospodarki. I one dość jednoznacznie pokazują, że około 10% nas mieszkających w województwie śląskim wolałoby pozostać w tym świecie cyfrowym. To dużo czy mało te 10%? Dzisiaj w ogóle powiedziałabym, widzimy taki podział społeczeństwa, taką dwoistość. Proszę zauważyć, gro ludzi, zwłaszcza młodych ludzi, jest zafascynowanych tym światem cyfrowym. Oni się świetnie w nim czują. Oni spędzają tam wolny czas. Oni mają swoje gadżety, swoje rozrywki. Mało tego, oni mają swoją terminologię i wręcz język, którego nie potrafi zrozumieć już starsze społeczeństwo. Więc powiedziałabym, że ten świat analogowy, ten świat rzeczywisty rzeczywiście kurczy się na korzyść świata cyfrowego. A czy to dzieje się we wszelkich dziedzinach, we wszelkich obszarach? Skieruję to pytanie do pana dyrektora. Z perspektywy tak dużej globalnej marki, jaką jest IBM, no bo Kyndryl to jego część jeszcze ciągle dzisiaj, choć tam są jakieś procesy organizacyjne, które się dzieją w tle. Niemniej jednak pytanie brzmi, czy z perspektywy tych dużych podmiotów to już jest to miejsce, w którym chcieliśmy być? Czy to jest taki moment, w którym się dopiero rozpędzamy? Czy organizacyjnie jesteśmy gotowi na te zmiany, które no, gdzieś w tym marcu zeszłego roku nas zastały i niespecjalnie mieliśmy wybór? Jak to wygląda z perspektywy tak dużej firmy globalnej? No po pierwsze to zostaliśmy wepchnięci.
Marzec zeszłego roku pokazał, że jesteśmy w stanie, przynajmniej jeśli chodzi o takie firmy sektora nowoczesnych usług biznesowych, do których należy nasze centrum IBM-a i Kyndryla. Natomiast czy my tam pozostaniemy? Na pewno normalność nie będzie już taka, jaka była przedtem. To ja wejdę w słowo. Co jest dzisiaj normalnością, a co jest tą przyszłością? No, na przykład praca z domu. Większość to jest ludzi, normalność czy przyszłość? To jest już normalność. Ona stała się normalnością w marcu zeszłego roku. Myśmy całą firmę w ciągu 2 dni wysłali do domu, kilka tysięcy osób. I nie tylko my, bo większość tego typu centrów tak w ten sposób zadziałała. Ale to jest, co jest ciekawe, że ludzie nie chcą wracać. Bo zrobiliśmy taką ankietę. Ja nawiązałem do tych badań, które prowadzimy na uniwersytecie i tam rzeczywiście no, ponad 10%, oczywiście zależnie od odpowiedniej sekcji, jeśli były badania, natomiast około 10% pracowników mówi, nie, ja już nie chcę wracać, ja chcę pozostać w domu, mnie to odpowiada. Ja odczuwam nawet pewien dyskomfort związany z powrotem. To też tak jest w IBM-ie? Tak, częściowo są tacy, którzy się obawiają. Czy biuro będzie bezpieczne, czy spotkają tam kogoś, kogo lubią. No bo jeśli biuro było przez 1,5 roku prawie puste, to jest kwestia tego, jak zaplanować wizytę w biurze, żeby spotkać tam tych, kogo, z kim pracujemy, a nie tylko woźnego i strażnika. Czy nie jest pewien problem synchroniczności pracy, który się być może pojawiać, tak? Która ta synchroniczność w sytuacji, gdy byliśmy online, była łatwiejsza do osiągnięcia, trudniejsza? No była inna, bo można było połączyć się z kimś. Bo mieliśmy przypominajkę w telefonie, która dzwoniła, masz spotkanie i możesz się połączyć na telefonie, niekoniecznie będąc w biurze, a na przykład przemieszczając się lub będąc w innym miejscu, które uważamy za właściwe do realizacji tych zadań zawodowych. Była pewna wolność, natomiast te kontakty były płytsze. I to widać, że przez 1,5 roku ludzie nie tylko odzwyczaili się od głębszych kontaktów, takich osobistych, ale również brakuje im, podświadomie im tego brakuje. Dlatego myślimy, że biura zmienią swoją funkcję. To nie będzie już miejsce, gdzie się będzie pracowało przy biurku, tylko będą to miejsca, w których będziemy spotykać się, żeby, jak to mówią po angielsku, team spirit osiągnąć, żeby tego ducha wspólnoty kultywować właśnie w biurze, bo to jest właściwie jedyne miejsce. No właśnie, wspomniał Pan, że część osób raczej tak, część osób w tą stronę, część osób powiedziała trochę mniej tej cyfryzacji, mniej była zachwycona. Pani profesor, a co z tymi, którzy powiedzieli, ja nie chcę tak realizować swoich obowiązań zawodowych, ja nie chcę wchodzić do tego świata cyfrowego, a być może powiedzieli tak, bo go nie rozumieją, może go nie znają, albo nie znają rozwiązań, które kryją się narzędzi. Czy to nie jest pewne niebezpieczeństwo? Tak, rzeczywiście. Ja myślę, że stoimy w tej chwili jako społeczeństwo przed takim poważnym problemem. I także uczelnie ekonomiczne, chociażby, czy uczelnie wyższe, jak zorganizować chociażby proces dydaktyczny. Widzimy to, jak reagują i pracownicy, o czym wspomniał też pan redaktor i studenci. Kiedy ogłosiliśmy, że powracamy na uczelnię w trybie takim mieszanym, hybrydowym, a więc część zajęć przeprowadzamy w trybie zdalnym, duże wykłady, pozostałe zajęcia, te w mniejszych grupach, jednak zdecydowaliśmy się przeprowadzać w trybie stacjonarnym. No i tutaj budzi się wiele konsekwencji. Ja po pierwsze współczuję tym, którzy dokonują zestawienia tego wszystkiego w jeden kalendarz. Ten etap planowania wymaga nieprawdopodobnej umiejętności. Na pewno, aczkolwiek jako uczelnia przyjęliśmy tutaj taką zasadę, że w pierwszej kolejności musimy pomyśleć o studencie, o jego bezpieczeństwie i tak, aby ten komfort odbywania zajęć był w miarę dobry. Ja kiedyś ktoś mnie zapytał, czy jesteśmy uczelnią na tyle bezpieczną, żebyśmy nawet w tych małych grupach pozwolili sobie na prowadzenie zajęć w trybie stacjonarnym.
Odpowiedź była prosta i dzisiaj też tak samo bym odpowiedziała. Proszę Państwa, tak, dokładamy wszelkich starań, aby te zajęcia odbyły się w pełnym reżimie sanitarnym. Niemniej jednak, no któż jak nie uczelnia, jak pracownicy uczelni, profesorowie, mistrzowie muszą się spotykać ze studentami, tak? Relacja uczeń-mistrz. W naszej misji. Dokładnie. To jest ten dialog, rozmowa i bez tego nie ma uczelni. I tym zresztą uczelnia różni się być może od korporacji, w której no, ten dialog, to spotkanie na żywo może aż nie jest tak pożądane. To tworzy jak gdyby naszą wartość. Aczkolwiek jest to bardzo trudne, tak, tym bardziej widzimy, że dzisiaj statystyki w zakresie liczby osób zakażonych no, nie napawają optymizmem. Tak. Dokładnie. Gdzieś rzeczywiście te liczby rosną, to duże liczby. Ja tak troszkę nawiążę do takiego tematu, który obojgu Państwa jest chyba bliski. Pojawia się w takim obszarze, ten nasz program ma też taki cel, trochę tłumaczyć pewne zjawiska ekonomiczne. Wiemy, że coś się dzieje. Mówi się, że niektóre narzędzia internetowe wcześniej wiedzą, że wystąpi jakaś choroba, tylko dlatego, że wzrasta liczba zapytań w tym narzędziu. Nagle ludzie pytają o to. Nawiązuję tutaj do pojęcia tak zwanego big data. Co to jest, gdybyście Państwo tak prostszym językiem nienaukowym, ale też niekorporacyjnym powiedzieli, co to jest big data i jak my to wykorzystujemy? Nie tylko w tym świecie organizacyjnym, które jest pewno Państwu bliskie, ale też w tym świecie takim codziennym, tym takim normalnym życiu. Wykorzystujemy, nie wykorzystujemy? Może skieruję teraz pytanie do Pana Dyrektora. No ja bym powiedział w taki prosty sposób, że wielkie dane to są tak duże dane, których nie da się posortować ani przeszukać standardowymi metodami. No tu oczywiście jest bardzo płynna granica, bo takie dane, które jeszcze kilka lat temu były wielkie, już teraz nie są aż takie wielkie. A jeśli chodzi o przykład, to mogę powiedzieć tak, no prawdopodobnie większość z nas, jeśli włącza nawigację w samochodzie, to spodziewa się, że będzie wiedziało, gdzie jest korek. No i pytanie, skąd ten dostawca mapy wie, gdzie jest korek? Gdzie należy jechać, to żeby jest pewna, ominąć? Ja bym powiedział, pożądana użyteczność związana z big data. Ale nie zawsze te wszystkie pożądane jakby wypływają. Znaczy to, co jest pożądane, okej, to widzimy, to jest coś pozytywnego. Chcemy z tego korzystać, ale czasami są tam rzeczy takie, ja bym powiedział, trochę mniej pożądane. Pani profesor, bo ja wszedłem w słowo, ale może pani profesor doda, jeśli tu jest pożądane i tu mamy big data, gdzie jechać, żeby trafić we właściwym czasie, a nie tylko we właściwe miejsce, to czego nie chcemy udostępniać? Czy tak, big data tak. Też daje tą informację o rzeczach, które tak, niekoniecznie chcielibyśmy udostępnić? Tak, ja powiedziałabym, że big data, oczywiście można tutaj przytaczać bardzo profesjonalne definicje, czym jest big data, ale to chyba nie o to chodzi. Tak najprościej można by powiedzieć, to jest taka zabawa trochę danymi. To jest eksploracja tych danych, czyli śledzenie pewnych zależności, jakie mogą zachodzić pomiędzy pozornie bardzo odległymi danymi i wychwycenie tych relacji, które zachodzą pomiędzy tymi danymi, może właśnie wskazywać na trendy zachodzące na rynku, zachowania klientów, mało tego, ich nastroje społeczne, polityczne. Te dane, te zależności mogą wskazywać właśnie to, o czym pan redaktor wspomniał, o pewnych zagrożeniach, katastrofach, które gdzieś tam w niedalekiej przyszłości nas czekają. Oczywiście wiele jest korzyści z tego płynących, z takiego przetwarzania tych masowych danych, które trzeba powiedzieć, my jesteśmy światem w tej chwili, który ma problem nie chyba z brakiem danych, ale nadwyżką tych danych. Tego jest dużo. Mamy je gdzie przechowywać. Ja wiem, że IBM ma taki pomysł pod tytułem, zresztą nie tylko IBM, przepraszam, że używam nazwy firmy, natomiast no mamy cały zestaw tych informacji, danych. Na razie to są jeszcze dane.
one, jeśli je przetworzymy, staną się informacją, z którą możemy korzystać. Ja słyszałem, że jest taka piramida wiedzy, że po tej informacji, żeby się to wszystko stało mądrością. Czy doszliśmy już do tego momentu, że to jest nasza mądrość, czy to jest dalej tylko zbiór informacji? Jak to wygląda? Czy są już jakieś rozwiązania? No bo big data gdzieś musi być umiejscowione, zebrane, zestawione. Nie wiem, chmura? Czy to jest ten obszar? Najczęściej tak. I tu jakby wchodzimy w drugi taki obszar, który jest bardzo przyszłościowy. To jest przetwarzanie w ogóle informacji w chmurze i przechowywanie różnych rzeczy, którego nie było jeszcze kilkanaście lat temu. I to spowodowało wielką rewolucję, ponieważ nieświadomie, po pierwsze, korzystamy z tych danych, które gdzieś są umieszczone, nie wiedząc nawet o tym, skąd one się wzięły, a po drugie, nie jesteśmy świadomi, że nasze zachowanie pozostawia bardzo istotne dane właśnie gdzieś w jakichś chmurach, z których korzystają wielkie firmy, które mogą zrobić pożytek z tego niekoniecznie etyczny. Czyli strzeżmy się. No. Strzeżmy się zostawiać coś, co fachowcy nazywają czasami nadwyżką behawioralną. To znaczy się tymi wszystkimi elementami, które gdziekolwiek nie klikniemy na stronie, jak te przysłowiowe ciasteczka z Jasia i Małgosi pozostawiają ślady. Chyba nie mamy wyjścia. Wyjściem jest wyłączenie, właściwie nawet nie wyłączenie telefonów, tylko pozbycie się go i zlikwidowanie wszystkiego, co jest o nas w sieci. To jest niemożliwe, bo pamiętajmy, że rzecz, która raz jest umieszczona gdzieś w internecie, tam pozostanie na zawsze. O tym wiele osób bardzo boleśnie się przekonało, zwłaszcza publikując albo wysyłając gdzieś zdjęcia, których nie chcieliby, żeby gdzieś pojawiły się dalej, a jednak się pojawiły i one już tam zostaną. To jest bardzo szerokie zagadnienie etyki przetwarzania i etyki w ogóle dotyczącej na przykład... Ciekawe pytanie, co z różnymi kontami społecznymi osób, które no, nie żyją, które zmarły. Co się powinno z nimi dziać? Kto powinien być właścicielem tego ogromu danych, które na tych kontach często się znajdują? No ale nie wiem, czy to nie jest już obszar nieco dalszych dyskusji i innych tematów. A nie będzie tak, że stracimy te dane dlatego, że technologia się rozwija tak szybko, że to nam gdzieś wszystko umknęło, że idziemy do przodu tak szybko, że te zapisy dzisiejsze nie da się ich odtworzyć. Mówię o tym, że no może tych zdjęć, które mamy dzisiaj na jakimś nośniku, może za parę lat nie odtworzymy, bo technologia będzie inna i nie będziemy mogli odtworzyć. Czy widzą Państwo takie zagrożenie? To tak trochę już podsumowując na nasze spotkanie. Z pewnością jest takie niebezpieczeństwo. Proszę popatrzeć, jeszcze kilkanaście lat temu mieliśmy komputer z wejściem na dyskietkę, 3,5 cala, 5¼, gdzieś te dyskietki pewnie w starych szufladach są zarzucone. No w tej chwili właściwie nie ma już w użytku takim codziennym komputerów, które pozwalałyby nam na wykorzystanie takich nośników. No na pewno generalnie prace trwają nad digitalizacją nawet książek, czyli tych materiałów analogowych. Ja ufam, że jednak pracują eksperci nad tym, aby te cenne informacje, które gdzieś tam zostały zapisane na tych starych nośnikach, były odpowiednio zdigitalizowane. Ja rozumiem, że też i duże firmy zadbają o to, aby ten element historii zapisany na starych nośnikach nie przepadł. Tak, ja tutaj nie widzę aż takiego niebezpieczeństwa, że nośniki, które dziś używamy, nie będą w stanie odczytać przyszłe systemy informatyczne, bo jednak stara się ten sektor tak to robić, żeby te informacje zostały przekazane, ale są dwie rzeczy. Jedna to, pani rektor o tym wspomniała, że stare dokumenty czy książki, które nie zostały zdigitalizowane, ale drugie jeszcze ważniejsza rzecz według mnie to jest edukacja społeczeństwa, żeby byli w stanie dotrzeć do tych zdigitalizowanych danych, żeby unikać wyłączenia cyfrowego części ludzi,
którzy nie mają komputera, nie stać ich na telefon albo nie są w stanie ich obsłużyć, tak jak starsza część społeczeństwa. Podsumowując, wiele wskazuje na to, że przenieśliśmy się do świata, w którym digitalizacja stała nam się obecna na co dzień, korzystamy i z dobrodziejstw, ale warto pamiętać, że niesie pewne zagrożenia i bądźmy przynajmniej ich świadomi, że te zagrożenia istnieją, żeby się gdzieś tam nie dać nieco wpuścić w takie rozwiązania, czy w miejsce, w którym nie chcielibyśmy się ostatecznie znaleźć. Pamiętajmy zatem, że wszystko, co robimy i zostawiamy, na przykład w internecie, zostanie tam na pewno czasami dłużej niż my, a czasami nie wiemy nawet, jak długo tam pozostanie. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Program Ekonomia po prostu. Nazywam się Bartłomiej Gabryś i zapraszam do kolejnego odcinka. Dziękuję.